Z księgi św. Teofila z Antiochi biskupa do Autolika. Jeśli powiesz, Pokaż mi swojego Boga, powiem tobie, pokaż mi swojego człowieka, a ja ci pokażę mojego Boga. A więc pokaż, czy oczy Twojej duszy widzą, a uszy twego serca słyszą. Ci bowiem, którzy widzą oczyma ciała, dostrzegają to wszystko, co się dzieje w tym życiu ziemskim, i wykrywają różnice zachodzące między rzeczami jak na przykład światło i ciemność, biel i czerń, piękno i brzydota, harmonia i nieład, proporcja i dysproporcja, nadmiar i niedobór. To samo należy powiedzieć o tym, co podpada pod słuch, a więc dźwięki, które są albo ostre i przykre, albo też przyjemne. Rzecz ma się podobnie z uszami serca i oczyma duszy. Aby mogły słyszeć i widzieć Boga. Boga widzą ci, którzy go potrafią widzieć, to znaczy ci, co mają otwarte oczy duszy. Chociaż bowiem wszyscy mają oczy, u niektórych są one zaćmione i dlatego nie mogą zobaczyć światła słonecznego. Z tego jednak, że ślepi nie widzą, nie wynika, iż słońce nie świeci, lecz że oni są dotknięci ślepotą. Tak i ty masz zaćmione oczy swojej duszy z powodu grzechów i złych czynów Twoich. Dusza człowieka powinna być czysta jak lustro odbijające promienie. Jeżeli lustro pokrywa rdza, nie można w nim zobaczyć ludzkiej twarzy. Tak samo, jeśli w człowieku byłby grzech, nie może on widzieć Boga. Jeżeli jednak chcesz, możesz zostać wyleczony. Powierz się lekarzowi, a on Nakłuje oczy Twojej duszy i twego serca. Któż jest tym lekarzem? Bóg, który przez słowo i mądrość leczy i ożywia. On przez słowo i mądrość wszystko stworzył. Albowiem, słowem jego utwierdzone zostały niebiosa, a jego duchem wszystkie ich zastępy. Jego mądrość jest najwyższa. W niej Bóg stworzył ziemię i niebo. Ona kazała rozstąpić się przepaścią i sprawiła, że chmury wylały deszcz. Jeżeli to, człowiecze, rozumiesz i żyjesz w czystości, świętości i sprawiedliwości, możesz Boga oglądać. Ale przedtem musi w twoim sercu zjawić się wiara i bojaźń Boża. Wówczas to pojmiesz. Gdy zzujesz z siebie śmiertelność i obleczesz się w nieśmiertelność, Wtedy zobaczysz Boga w tej mierze, w jakiej na to zasłużyłeś. Bóg bowiem obudzi twoje ciało jako nieśmiertelne wraz z duszą i wówczas stawszy się nieśmiertelnym, zobaczysz nieśmiertelnego, jeśli teraz Mu uwierzysz.